Hej, hej, witam wszystkich ocalonych, ocalałych. Wracamy po dłuższej przerwie. Nie zobaczymy, co tu się stało. Trochę nam się dzieci porodziło. Całe 5 sztuk, więc mamy dodatkowy wysyp naszych tutaj ocalonych. Tutaj zastanawiałem się nad tym właśnie. Początkowo myślałem, że uda mi się tutaj wcisnąć trzy pomieszczenia. Ale wchodzą tylko dwa i winda, i pion windy, więc tak naprawdę pion windy bardziej by się w tym miejscu przydał, więc ten magazyn sobie tutaj zlikwiduję. No niestety, tak wyszło. I wybuduję sobie tutaj właśnie ten pion z windą. Okej. Okay. Dzień dobry paniom. Co panie mi tutaj mogą zaproponować? Chyba na razie mogę panie wysłać to oto miejsce. Jako, że niespecjalnie coś możecie, to przynajmniej w ten sposób się, nie chciałbym powiedzieć, przydajcie, ale... Okej. Czego tu nam najbardziej brakuje? Wody. Więc chciałbym chyba wysłać jedną osóbkę do miejsca, gdzie będziemy produkować tą wodę. Tylko jeszcze muszę teraz zadbać oczywiście o te nasze magazyny. Może je tutaj wtedy? Może tutaj bym je po prostu przeniósł? Tak, tylko że teraz nie mam pieniędzy na inne ciekawe rzeczy. Okej, sporo całkiem udało się odblokować. 1000 aż będę potrzebował do tego. Sporo. Bardzo dużo. Mam 513, więc troszeczkę jeszcze brakuje. Prawie połowy. Pytanie, co mógłbym zrobić, żeby tą kasę zdobyć. Mógłbym w sumie wysłać jedną osobę na jakąś krótką przebieżkę. Okej, no ale nie mamy steampaków. Okej. Ale musisz iść. Miejmy nadzieję, że dasz sobie radę. Trochę kiepsko wygląda sprawa z wodą. Niestety to nie wyszło. Niech szybko nam podepczą te karaluchy i będzie po problemie. Ciekawy jestem też, jak długo będzie trwało dorastanie tych małych człowieczków, żeby mogli nam troszkę pomóc w naszej krypcie. Na chwilę obecną mamy 5 dzieciaków. Z tego, co widziałem. Albo i więcej. Raz, dwa, trzy, cztery jest Bobby. Tak, 5. 5 zaraz postaram się tutaj troszkę zapłodnić, tak powiedzmy sobie. 2 pozostałe. One sobie mogą tutaj spokojnie pracować, będąc w ciąży. Okej. Dostałem klatkę? Chyba tak. Tak, dostałem klatkę. Więc zobaczmy. No w klatce mamy Jeseła, który Killing Speed. Okej. Szkoda, że nie poczekałem na tego pieska, bo tak, to mógłbym go wysłać tam od razu, ale w sumie ty zawsze też chodzisz ze mną na wyprawy, więc... Znaczy zawsze. Ciebie mam zamiar brać na wyprawy. Więc dostaniesz pieska. Jak idzie sprawa z prądem? 4 minuty. 3 minuty. 3 minuty. No troszkę tutaj tego jest. Ci już widzę, że
zaczęli sobie tańczyć, więc bardzo dobrze. Przyda nam się kolejne potomstwo. Będziemy mieć całą piątkę za jednym zamachem. A jak będziemy mieć piątkę, to uda nam się tutaj odblokować kolejne dwa pokoje. Bo te dzieci chyba jeszcze na razie nie są liczone jako jako duelersi, którzy... Chociaż nie wiem, jakby tak popatrzeć, to czy jest ich 20? W sumie może być ich 20. Z tego co pamiętam, w ostatnim odcinku chyba było 14. A mniejsza z tym. Może ciekawe, co nam u naszego ekspedytora. No na razie troszkę pozbierał doświadczenia, może zdobędzie 11 poziom. Jakoś tak język mi się plącze, czy co? A przecież nic nie piłem, niestety. Człowiek by się czegoś z chęcią napił, nie mówię, że w dużych ilościach, ale tak dla posmaku, czemu by nie? Zostaje mi jedynie kola, która gdzieś tutaj sobie stoi obok mnie. Nie, nie chcę przyspieszać, bo to się skończy tragedią. Pets. Jest nasz piesek. I nic więcej. Zdecydowanie tej wody potrzebujemy, bo tutaj nam trochę mieszkańcy wysychają. Bałem się też, że nie mam żadnych ludzi w tych dwóch pomieszczeniach, więc jeżeli stanie się tam jakiś, nie wiem, pożar albo wypadek, bo karoluchy nam wejdą, to będzie mały problem. No zanim ktoś tam dojdzie, to już się zacznie to rozprzestrzeniać na pozostałe elementy budynku. Znaczy budynku. Naszego schronu. Przecież to jest schron. Jakby nie patrzeć. Nie mam żadnych luzem ani broni, ani elementów ekwipunku. Upgrade one room. Okej, no to jakoś jestem w stanie tam zrobić, tylko to trochę nieopłacalne jest, ponieważ... Upgrade'owanie 750, a dostanę 250. Zdecydowanie wolałbym sobie tutaj poczekać, aż będę w stanie wybudować za tysiaka ten pokój dla naszego... Officers... Overseer Office. Czyli dla naszego nadzorcy. No to chyba tak było stricte w Falloutie przetłumaczone. Tylko, że po prostu nie ma tutaj na chwilę obecną, co tak naprawdę robić. Coś tutaj się udało, a czyżby... No właśnie. Już sobie Don Juan znalazł partnerkę. Może trzeba by powysyłać kogoś, kto nie jest tak aż bardzo zadowolony z życia tutaj. Czyli na przykład Georgia Clarka, 75. Mógłbym cię tam wysłać. Na jakiś czas. A ty, moja droga, pójdziesz tutaj. Któraś tutaj z pań była jeszcze nie tak do końca zadowolona. Okej. Trochę tutaj będzie długo trwało wyprodukowanie tego prądu, ale na obecną chwilę mam niewielki zapas, więc mogę sobie na to pozwolić. Bardziej bym chyba się martwił zapasami wody, bo to by się przydało zdecydowanie jakoś przyspieszyć. Tutaj do wody byłaby potrzebna percepcja, ale za bardzo nie mam kogo wysłać. Wyślijmy ciebie. Może przez to troszkę usprawnisz nam tutaj
wydobywanie i oczyszczanie tej wody. A miejmy nadzieję, że tutaj kolejna parka zaraz się mocniej zaprzyjaźni. No widzisz, masz pieska, to powinien być całkiem ciekawy wabik na kobiety. Chociaż piesek trochę duży. Lepiej byłby jakiś malutki. O, ale jaki słodziak. Uuu. Do góry. Koniec randkowania. Trzeba bronić, tylko chyba nikt nie ma u nas jeszcze... Nikt nie ma żadnej broni poza tobą. Trochę biednie. No, to jest bardzo biedne, że nikt nie ma broni. Miałem jeszcze tamtego jednego, ale... wysłałem go na poszukiwania. No, piesko. Atakuj. Okej, no powinniśmy sobie dać jakoś radę. Okej, trochę złota przybyło. Okej, musisz szybko lecieć na dół z tą bronią. Nie ma co zwlekać z czasem. Musisz bronić nasze kobietki, które tutaj pracują. Okej. Mamy kolejną broń. Więc może od razu szybko dam tą broń gdzie ona tutaj. Okej. To już tobie raczej nie będzie ta broń potrzebna, bo powinniśmy całkiem sprawnie sobie poradzić. No, zabijcie ją. Ile można się bawić? Okej. Trochę kapsli zdobyte. Na górę proszę. Mega ciężko jest tutaj z tą wodą. Niestety mamy jej bardzo mało. Trzy minuty, no jeszcze nie tak strasznie. Te trzy minuty jakoś sobie poradzimy, a ty może kontynuuj tutaj naszą drobną przygodę. No w ogóle z twoim szczęściem, 75, okej. Jakbyśmy mieli, a nie, to już będzie max. Jak mamy powyżej 90%, to całe 10% lepiej do produkcji nam wychodzi. Pytanie, czy nasz poszukiwacz coś znalazł. Znalazł pistolet i troszkę kapsli. Okej, pierwsza parka już się wybrała do pokoju zwierzeń. 5 na 6. Potrzebowałbym kogoś z dużą percepcją. No właśnie, tutaj wszyscy tak troszkę kuleją z tą percepcją. Okej, wyślijmy ciebie tutaj. No ja poproszę kolejną osóbkę. O, ty miałeś się z nią zaprzyjaźnić, a nie. No dobra, ale skoro. Chociaż w sumie. Niech sobie tutaj będą dwie pary. Czemu by nie? Mamy troszeczkę kobiet w ciąży, całe trzy. Więc fajnie, jeżeli nam zaczną się znowu rozmnażać, to będziemy mieć całkiem przytulną i dużą kryptę.
numer 15, jeśli dobrze pamiętam. No wy już powinniście coś tam się... Chociaż nie, bo przecież George rozmawiał z Lori Hancock. No tutaj ten Don Juan półłysawy z wąsikiem troszkę nam ją tutaj odbił. Nieładnie. Ralph. Mógłbym cię nazwać Ralph Lovelace. Okej. Okay. Tutaj właściwie Ralph nam pół krypty zapładnia, więc będzie takim naszym Lovelasem. Chociaż nie wygląda na takiego. Trzeba to sobie szczerze powiedzieć. Mógłbym mu coś... Pytanie, czy... Nie, akurat tutaj nie mam żadnej... Żadnych ciuchów. Okej, okay, coraz więcej nam tutaj zbiera. Sporo doświadczenia. To się na pewno... przyda tej postaci. Właśnie, będę starał się jakoś tak nazywać te... tych wszystkich ludków. Dzięki temu łatwiej będzie ich później jakoś tak... czy to rozpoznać, czy coś z nimi robić? Okej. Okay. Właśnie wodę przybywa tyle, co jej zużywam, więc... No tu mam 5 na 6. Okej, okay, jeżeli któraś z dziewczyn nam tutaj zaciąży, to ją od razu później wyślę, aby produkowała nam wodę. Chyba, że zrobimy mały rush. 34%. Chyba nie chcę za bardzo ryzykować, bo jak znowu wybuchnie pożar albo jakieś karoluchy czy coś, to się znowu zrobi jakieś małe zamieszanie. Czwarty level. Okej, okay, jak tam w ogóle z levelami stoimy? No tak, dzieciaki na pierwszych, tutaj nasz Ralph na drugim cały czas się zatrzymał. No to osiągnąłeś drugi level? Dopiero? No trochę mamy tych postaci na pierwszym, nie zwróciłem na to uwagi. Trzeba będzie ich szkolić jakoś, toż będzie tutaj niezwykle istotne. Od kiedy będę mógł szkolić? Tutaj będę mógł siłę. To pewnie naszą zwinność, armory, classroom, czyli pewnie inteligencję. Fitness. Okej, okay, ciekawe co w barze będę mógł robić. Poza upijaniem moich tutaj. Okej, okay, zamiana ról. Widzę, że nastąpiła. No dobra, no. Bawcie się, bawcie się. W końcu nasz Ralph Lovelace nie może być tu ojcem wszystkich dzieci. Kurde, później powinienem go chyba mianować na stanowisko Overseera. Przynajmniej może dzieci będą się go słuchać. Minuta 20. No jest tam problem z tym. Właściwie nie przychodzą mi żadne postacie, które mogłyby mieć wysoki poziom percepcji. I to jest problem. Znalazłeś tylko broń. I nic więcej właściwie. To nie stanowi zbyt dobrego... dobrej prognozy na przyszłość, no ale zawsze to jakaś broń. Ale dobra, myślę, że ta dwójka może tutaj, te dwie pary mogą się spokojnie zaprzyjaźnić, a ja po prostu w tym miejscu skończę ten odcinek, poczekamy trochę, aż sytuacja nam nabierze kolorów. Miejmy nadzieję, że w następnych odcinkach będzie się już działo znacznie, znacznie więcej. Tak więc dzięki za oglądanie.
Mam nadzieję również, że zostawiacie wszystkie łapki, komentarze. I trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, hej!